Cześć, witam Was na kanale A Ty Grasz. Ja nazywam się Paweł Różański i zapraszam na nowe zakupy gier do mojej kolekcji. Zapraszam. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że jestem trochę przeziębiony i chory, więc mogę gdzieś tam kiedyś zakaszleć. W każdym razie, słuchajcie, zacznijmy, bo szkoda czasu. Pierwsza gra, która mnie zmotywowała do tego, żeby ją na pewno pokazać w tym odcinku, to jest gra, której oczywiście nie miałem, bo jest to gra, która dopiero przyszła niedawno do mnie. Jest to Death of Or Treat, dokładnie. O co tutaj chodzi? Ten taki tytułowy tutaj duszek, który będzie występował, jest głównym bohaterem i będzie bronił, rozpitalał wszystko, co tylko można, aby uratować miasteczko Halloween. Gra na czasie, można powiedzieć, i w dobie tego, gdzie gier ostatnio jest mało na PlayStation 5, które wychodzą, same remastery i remake'i, no to sobie w coś takiego na pewno będę chciał zagrać. I nie wiem, czy czasami to nie wystąpi też na jakimś livestreamie. Myślę, że takie niecodzienne, nietypowe gierki będę chciał sobie chyba kiedyś wziąć, właśnie faktycznie zrobić z Wami takiego livestreama. Co myślicie o tej grze? Bo jest to ciekawe, jest to bardzo ciekawe i przede wszystkim to jest przygodówka. Bardzo fajna, widać ją tak z boku i myślę, że jak na grę 2D na PS5, no to naprawdę pasuje coś takiego po prostu ograć. Słuchajcie, drugą gierkę, którą wam pokażę, to już jest gra w folii na PS4, w bardzo ładnym stanie, oczywiście za niedługo już sobie poleci do protektorów od Invisible Black. Mamy sobie New Super Lucky Tale, Lucky's Tale, tak, dokładnie. Takim liskiem sobie tutaj tytułowym będziemy śmigać. Jest to gra przygodowa. Jak widzę taką platformówkę przygodową w zasadzie, no to oczywiście ja sobie coś takiego lubię posiąść, wziąć. Czy będę to ogrywał? Jak mi się uda gdzieś z wycyfrze to dorwać, dopaść, to pewnie tak, bo wiecie, że ja raczej z tej folii to musi być coś naprawdę fest, żebym sobie rozpakował. Zazwyczaj to są gry premierowe, które czasami kupuję, nie? Ale takich raczej staram się póki co nie rozpakowywać, dopiero pierw staram się znaleźć gdzieś tam na rynku wtórnym, a czasami nawet zdarzało mi się kupować, jeżeli już mam jakąś grę w folii, starać się szukać, bardzo tanio kupić nawet samą płytę. Mam chyba ze dwa czy trzy tytuły mam takie, gdzie mam bez opakowania, czy opakowanie jakieś całkiem rozdarte było gdzieś tam, ale kupiłem za parę groszy, aby tej gry w folii nie rozpakowywać. No tak mam, trudno, tak mam po prostu. Bardzo fajny tytuł, popatrzyłem tylko na gameplaye, jak widzę coś takiego, zresztą sama układka już w ogóle cieszy oko, także wędruję sobie do kolekcji na 100% i będzie sobie już zasilać moją kolekcję. Słuchajcie, kolejna gra również nie jest taka bardzo oczywista, strasznie śmieszna, powiem wam, śmieszna i humoru jest przy tym co niemiara. Ja już to kiedyś grałem dokładnie w jedynkę, to się wiele nie różni. Moving Out 2, słuchajcie, strasznie pochrzaniona gra, pozytywnie pochrzaniona. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tutaj jest gra o przeprowadzkach, gdzie przeprowadzamy się po prostu. Mamy różnego rodzaju zlecenia i staramy się po prostu robić zlecenia, w których przeprowadzamy, nie wiem, musimy coś przewieźć komuś, gdzieś coś zanieść, ale w taki sposób właśnie na odwal się, taki niechlujny, na przykład komuś chcesz, nie wiem, jakiś telewizor czy coś tam, no to rzucisz mu przez płot czy coś takiego. No, taki niechlujny, niechlujna zabawa, można powiedzieć, ale bardzo prześmiewczy, taki, no śmieszny, po prostu śmieszny. Nawet na samej układce widać, że tu wcale nie będzie nudno. I faktycznie tak na pewno będzie, chociaż nie grałem w dwójkę, w jedynkę grałem, ale wiem o tym od kumpla, że faktycznie tutaj jaja, no po prostu będą, tak? Fajna sprawa, bo na PS5 jest bez folii, więc sobie zagram. Jest to gra od Team 7, więc słuchajcie, no na pewno to nie jest nic jakiegoś tam złego. Nie powiedziałem cen? Aha, chyba cen nie powiedziałem. No to tak, tutaj jak mówiłem, Kiwi to jest chyba około 40 zł. Death or Treat, coś około też 50 zł. Ten lisek coś około 70 zł, trochę droższy. Moving Out 2 coś około 30 zł. 40 zł, przepraszam. Bardzo fajne ceny. Kolejną grą, słuchajcie, The Escapists plus to samo The Escapists 2. Bardzo fajny tytuł. Ja już w niego grałem. I powiem wam szczerze, że jak na gierkę Team 17, ja lubię Team 17. Słuchajcie, to jest też tak, że pewnego rodzaju nostalgia też się tutaj rządzi, dlatego że to jest twórca Wormsów, tak? Także no to samo to już cieszy Michę. Gra, w której
będziemy się starać, będziemy przygotowywać się do ucieczki z więzienia i cała batalia będzie na tym właśnie polegać. Będziemy, bardzo fajna jest rzecz w tej grze, że jest dużo różnych sytuacji, dużo różnych przedmiotów, które musimy pozyskać, nauczyć się ich używać, żeby właśnie później, w późniejszym czasie się z tego więzienia wydostać. Jest to typowa pikseloza, jeszcze na dodatek widziana taka z góry, więc jak ktoś słuchacie gra na PS4, to absolutnie musiałem sobie do prostu pozyskać. Jak tylko zobaczyłem i zaproponowano mi, żeby sobie to kupić, od razu to biorę w ciemno, zwłaszcza, że są jeszcze tutaj dwa tytuły, no nie? Bardzo fajna rzecz. Gra mnie kosztowała coś około 60 zł, także no kapitalna sprawa. Brałem po prostu w ciemno, bez żadnego pitolenia. Lubię takie gry, bardzo lubię takie gry, zwłaszcza, że mówię, no ona bardzo fajnie wygląda w taki oryginalny sposób. Gra również taka niecodzienna. Dzisiaj są takie gry jakieś takie dziwne, nie? No to faktycznie tak będzie. Little Dragons Cafe. Ciekawostka. Słuchajcie, będzie tu na temat w sumie gotowania i odżywiania dragona, czyli smoka, tak? Smoka będziemy odżywiać, aby nie zginął, aby uratował właśnie tak jakby świat tutaj, ten, który występuje w grze. Tutaj też jakaś batalia rodzinna ogólnie jest jakaś fabuła, która faktycznie mówi za tym. Nie do końca oglądałem to, bo słuchajcie, ja takie coś jak widzę z PEGI 3, to nie wchodzę w to tak za bardzo, bo tu się nic specjalnego dziać nie będzie, ale ciekawostką jest to, że tą grę można naprawdę bardzo tanio pozyskać. Ostatnio była do sprzedania, już nie pamiętam, chyba za 30 zł, za 29, czy za 29, albo za 39, coś takiego. Fajny temat. I będziemy sobie to chcieć. Mi już syn mówił, że fajnie byłoby, jakbyś tata to zainstalował, nie? Jeżeli tak będzie wielka chęć, jeżeli to wygra z Mario, którego ostatnio ogrywałem, o którym zaraz zresztą też powiem, no to będziemy sobie to rozpakowywać i zobaczymy, sprawdzimy to w ogóle, jak to działa. Jeżeli gra kosztuje te 30-40 zł, no to nie mam żadnych skrupułów, żeby tą grę ewentualnie odpakować, jeżeli nie znajdę nigdzie w cyfrze, i sobie w nią po prostu zagrać w zaciszu domowym z rodziną. Kolejną grą, słuchajcie, zaraz, co tu mam pokazać? Aha, tu mam jeszcze kilka takich fajnych gier, może to pokażę, dobra, niech będzie. Wpadło coś takiego w ręce do mnie, jak The Crown of W. Wiecie, jaka gra teraz powstaje, nie? Powstaje, już wyszła, chyba nie, no będzie wychodzić. Mamy tutaj The Crown of W Legend Edition, gra w folii oczywiście, na konsolę PlayStation 5. Wiecie co? Ja wam powiem tak, mi coś nie pasuje w niej, bo oczywiście w nią nie grałem, absolutnie nie grałem ją, ale patrzyłem na gameplaye. Mi to troszkę nie pasuje, ten gameplay właśnie tak, coś mi tutaj nie gra, nie wiem, czy ktoś widział w ogóle tą grę, ale nawet patrząc na nią właśnie na YouTubie, patrząc na innych twórców, którzy grali w tą grę, coś tam jest takiego dziwnego dla mnie. Możecie napisać w komentarzach, o co mi może chodzić lub co może mi nie pasować, tak? Bo może ktoś się w 100% lepiej zna na tym niż ja. Wiecie co, przede wszystkim to jest mitologia chińska. Mitologia chińska, gdzie będzie dużo historii przedstawionych, będzie dużo tu takich legend w sumie przedstawionych właśnie na temat tego króla małp. I no, wiecie co, ja tak jak mówię, ja się w to nie zagłębiałem i mi coś nie pasuje w tym gameplay, nie wiem dlaczego, ale jak zobaczyłem, gra mnie kosztowała około 80 zł, no to leci do kolekcji i to jest bez dyskusji i tyle. Gra, której się boję, kurde, powiem wam, że boję się tej gry. Five Nights at Freddy's, słuchajcie, kurczę, to jest dokładnie Help Wanted, czyli wersja na VR-a jedynkę. Jest dużo fajnych gier na VR-a, naprawdę, na jedynkę jest dużo gier. Ja się zastanawiam, dlaczego nie przekładają tych gier na VR-a dwójkę. Nie rozumiem dlaczego. Przecież mogliby zrobić implementację jeszcze tego Move'a nawet. To dlaczego nie? Wtedy to nie było takie złe, ja pamiętam. Można by było sobie to podłączyć, a nawet na zwykłym padzie, ale żeby sobie ograć po prostu z widoku VR-a, prawda? Z jedynki. Nie wiem, to są fajne gry, kurczę, ale ja się tego boję, kurde. No, wiecie co, nawet coś takiego jak... Była taka sytuacja, bo ja ugrywałem. Widzicie, jest bez folii w ogóle, to ja na VR gry włączam wszystkie, które w ogóle mam, to zwłaszcza te fizyczne, zawsze włączam. Nawet taka głupia rzecz jak maskotce wymieniamy oczy i te wszystkie, kurcze wyskakujące rzeczy podczas, no nie chcę tutaj palić, no może nie tyle fabuły, ale sytuacje, które się tu znajdują. Wybieramy sobie planszę i coś tam musimy zrobić, prawda, w trybie VR-a. No kurde, naprawdę schiz, nieprzeciętny schiz, nieprzeciętna gra i warto sobie na pewno to zobaczyć, ale nie wierzę, że wszyscy w 100% nawet 10 minut wytrzymają z tą grą. Autentycznie, tak jest skrojona. Fajnie w sumie, nie jest taki szczyt, nie wiadomo jakich możliwości, bo biorąc VR-a dwójkę dzisiaj i przeglądając te gry, co były na VR-ze jedynce,
On jednak jest przeskok. Jest jednak przeskok tutaj bardzo duży, nie? No ale, warto grę ograć. Jak najbardziej takie coś to kosztuje coś około 20-30 zł, także no umówmy się, to są naprawdę grosze. Jak ktoś ma VR-a jedynkę, to spokojnie sobie może to sprawdzić. Kolejna rzecz, wiecie co, tutaj również mi kolega pomógł, Janek, dzięki, bo nie dość, że mi przysłał, kupiłem oczywiście u niego, tak, od niego mi załatwił. Chciałem, już kiedyś mówiłem, od jedynki do trójki remasterki z PlayStation 3 przełożone na PS4, te główne remasterki, tylko że oddzielnie wydane. Jak wiemy, było kilka takich wersji, gdzie te gry można spokojnie sobie ograć, ale były na jednej płycie. Tu mamy je po prostu oddzielnie i tu mam jedno opakowanie, jest do wymiany, coś takiego się zrobiło. No trudno, ale coś sobie tam weźmiemy. Reszta jest wszystko w ogóle fajnie, w fajnym, bardzo dobrym stanie. Chciałem to, jak wiecie, to dzisiaj nie jest wcale do najtańszych rzeczy, nie należy, dlatego... To jest chyba już ostatnie wersje z Uncharted, których nie miałem i chcę mieć, bo jest jeszcze, wiadomo, są jeszcze kolekcjonerki i tak dalej, przeróżne wydania, ale akurat tego chciałem, tak? Chciałem to po prostu mieć na półce oddzielne wersje z PlayStation 3, które wychodziły na PS4 i to są właśnie te typowe remasterki oddzielnie wychodzące. Tak, za te remasterki wyszło mi coś około 200 zł, także cena też bardzo fajna i do tego jeszcze Janek mi w prezencie dorzucił Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Już jest ogrywane przez moich synów młodszych, gra jest bardzo fajna, może to nie jest takie typowe Mario, prawda, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać, ale jest bardzo fajny tytuł, bardzo fajne zagadki, bardzo fajne tutaj rozwiązania są. Co prawda grę zrobiło Ubisoft, tak, ale, no spoko, nie, wszystko spoko. Na Switcha też pokażę karta, bo czasami ktoś się pyta, czy sprawdzałeś, czy tam na pewno jest kart, czy nie jest kod. Nie, jest normalnie kart, więc nie ma najmniejszego tutaj problemu. Co jeszcze? Aha, pokażę wam jeszcze, tutaj mam 3 steelbooki jeszcze mam. Jak ostatnio coś jest takiego, że ktoś mówi, a tutaj Paweł sobie weź to, czy tamto, no to biorę, po prostu biorę, nie? Bo steelbooki mi się bardzo podobają na półkach. Mamy coś takiego, to są wszystko nowe rzeczy. Company of Heroes 3. Taki steelbooczek, bardzo fajny, bardzo fajnie się prezentuje. Poleci sobie na półeczkę, na górę tutaj i będzie sobie pięknie tutaj zdobił. Myślę, że po jakimś czasie może zrobię sobie w salonie jakąś witrynę. Może sobie też tam wezmę te steelbooki, bo niektóre są naprawdę przepiękne. I takim jednym steelbookiem, jeden z wielu tych steelbooków, ale ten jest, kurde, świetny. Jest to oczywiście z wersji PC-towej, Total War Warhammer 3. Słuchajcie, ale on jest piękny. To są takie wyżłobienia na tym steelbooku. To jest takie wypukłe, prawda? Nie, czy to będzie widać tą strukturę, ale to nie jest takie, że tylko narysowane, jak są dzisiaj te w większości chyba steelbooki, prawda? Tylko to jest już takie jeszcze żłobione. No wygląda to po prostu dobrze. To jakby z tyłu taka popękany marmur, jakby taki czarny, no nie wiem, ale wygląda to naprawdę zjawiskowo. To na 100% na półeczkę poleci. To jest po prostu gra na peceta, prawda? Dysk 1, dysk 2, tu mamy bardzo ładną taką mapę na super papierze. Tam jeszcze coś tam w środku, widzę jakaś tam ulotka jest, zwykła, bo już patrzyłem, to się będę wyciągnął, nie ma sensu. Jakiś tam produkt sprzedażowy jest reklamowany. W każdym razie bardzo ładnie się prezentuje. Nie jest to nowe, ale jest w stanie po prostu idealnym. Idealnym po prostu stanie jest. Mam do tego gdzieś nawet folijkę, gdzieś tu brałem. A może nawet i nowe, może tak było sprzedawane, nie mam pojęcia. Nie zagłębiałem się w to, bo jestem na bakier z grami na peceta. I słuchajcie, przedostatnią rzecz taką wam pokażę, też jest steelbook. Ostatnio wychodziła taka gra, która nie do końca mnie interesuje, ale jeżeli jest steelbook za parę groszy do wzięcia, bo nie pamiętam ile kosztowało, ale kilkadziesiąt złotych. Metafor Re Fantasio. Gra od twórcy tak naprawdę Persony, który siedział przy kilku Personach, może nie przy wszystkich, z tego co czytałem kiedyś, bo zagłębiałem się w to. Ja nie jestem fanem Persony i pewnie tego też nie będę fanem. W każdym razie ciekawostka jest taka, że ten steelbook w środku nie ma miejsca na płyty. Nie ma miejsca na płyty, jest tylko... Zaraz może na to otworzę. Wiem, że kilka osób już kupiło to tego steelbooka, bo był ogólnie dostępny, można było go naprawdę bardzo tanio kupić. A to jest steelbook, który nie ma miejsca na płyty. On jest taki po prostu, żeby sobie ładnie wyglądał, no nie? O, tu mamy jakąś mapę, jakieś coś tam. O, i tu nie ma w ogóle miejsca. Miejsca nie ma w ogóle na płytkę. Tylko jest taki, żeby sobie po prostu był. No dobra, niech sobie będzie, niech sobie jest. Słuchajcie, ja bardzo lubię ostatnio steelbooki, znaczy ostatnio, gdzieś z półtorej roku już, jak coś wpadnie ładnego, nowego przede wszystkim, to biorę. To biorę, bo kiedyś położyłem tak sobie chyba 10 czy 20 steelbooków obok siebie, tak lekko otwartych, nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale widziałem u swojego kolegi właśnie, zdjęcie mi pokazywał.
Może jak znajdę, to się pojawi tutaj, ale no wątpię, bo mogę tego nie znaleźć. W każdym razie, jak są obok siebie tak lekko otwarte, lekko uchylone na półce, bardzo ładnie to wygląda. Fajnie by to wyglądało w witrynie. Nie wiem, może kiedyś mi się uda taką witrynę zdobyć i coś takiego będę miał, bo naprawdę ładnie to można poukładać i super to wygląda. Tak by to wyglądało za te steelbooki. Słuchajcie, to naprawdę nawet ciężko mi przytoczyć, bo kupowałem to chyba w 2 czy 3 zestawach wszystko. Więc no, myślę, że coś około 50 zł sztuka mi wychodziła. I mamy, słuchajcie, jedną kolekcjonerkę. Nie interesuje mnie ta gra kompletnie, ale jak zobaczyłem kolekcjonerkę, za którą można zapłacić poniżej 100 zł, no to po prostu ją biorę, nie? Mamy Collector's Edition Treasure of the Oegen. Jak zobaczyłem grafikę, no mi się takie coś nie podoba, no ale biorę, wiecie, jak jestem kolekcjonerem takim, który po prostu lubi mieć na półce gry, nie? No, i sobie kupiłem, tak? Sobie kupiłem, załatwili mi to. Mamy tutaj tą właśnie główną bohaterkę. To jest takie, wiecie co, grafika jest ciekawa. Dla niektórych będzie ciekawa, dla niektórych nie. Dla mnie właśnie akurat nie, bo tu nie mamy takiej czysto normalnej grafiki, tylko taka bardziej malowana. Taka trochę pastelowa, bym powiedział. Coś w ten deseń, no nie? I o co chodzi? Powiem wam, że ogólnie historia tutaj zawarta w tym jest ciekawa, bo jeśli chodzi o fabułę, to jest tutaj historia zatopionej setki tysięcy lat wyspy, no gdzie dużo będzie zagadek, będzie ta osoba będzie tutaj sobie sprawdzać wszystko, co na tej wyspie występuje, będą różnego rodzaju zagrożenia, różnego rodzaju sytuacje, które trzeba rozwiązać, zagadki i tak dalej, żeby po prostu na niej przetrwać, prawda, żeby nie zginąć. Ciekawa rzecz, ja powiem wam, że mnie tylko grafika odrzuca, resztę to bym chyba zagrał, naprawdę, chociaż pewnie nie rozpakuję, bo no takie rzeczy, co się raczej trzyma na półkach, Collector Edition, no po co to rozpakowywać, ja tego wieszą nie będę na ścianie gdzieś tam, także tych wszystkich środków rzeczy, co są i występują. Chociaż jest dużo unboxingów na necie, co mnie zaskoczyło w zasadzie, bo taki gier, nie wiem, czy to jest aż tak znana gra, jakaś marka, nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam bladego pojęcia. Trafiło mi się to, kolega mi po prostu podsunął pomysł, żeby sobie to wziąć, bo jest naprawdę poniżej 100 zł. I chyba nawet nadal jest dostępna, nie wiem, w każdym razie ciekawa rzecz i warto sobie ją na pewno coś takiego pozyskać, bo to ciekawie wygląda na półkach, no i cieszy oko, tak? Ja wam dziękuję, słuchajcie, łapki, subskrypcje, komentarze, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, aby się rozwijać dalej, aby to jakoś dalej ciągnąć, bo jak wiecie, słuchajcie, kolekcjonerem się jest, a nie bywa. Także ja wam dziękuję i cóż, do następnego, cześć!